Szczypiorniści zwycięzcy po raz 16 w sezonie i 12 raz z rzędu. Wspaniała seria walczącego o awans do pierwszej ligi AZS-u trwa w najlepsze. W rundzie rewanżowej jak na razie akademicy są niepokonani i w trzecim meczu z kolei nie stracili więcej niż 20 bramek. Zielonogórzanom tym razem nie sprostał lider Swarzędz, który jako jedna z trzech drużyn drugiej ligi do tej pory zdołała urwać punkty biało-zielonym. W październiku przy Szafrana padł remis po 26. W rewanżu do sensacji już nie doszło i kolejne bezdyskusyjne zwycięstwo odnieśli akademicy, którzy w Wielkopolsce wygrali 31-19. Najwięcej bramek dla AZS-u zdobyli Cyprian Kociszewski 9 i Bogumił Buchwald 8. Do końca sezonu pozostało jeszcze 7 kolejek. W najbliższą sobotę zespół trenera Mariusza Kwiatkowskiego we własnej hali spotka się z ASPR-em Zawadzkie. Dla Zielonogórzan będzie to okazja do rewanżu za jedyną jak dotąd doznaną porażkę na Opolszczyźnie. ASPR ograł AZS 34-31. Czy lider z Grodu Bachusa podtrzyma wysoką formę i pięciopunktową przewagę nad goniącymi go Żagwią Dzierżoniów i Borem Oborniki Śląskie? 20. kolejka drugiej ligi piłki ręcznej przy Szafrana 1 marca o godzinie 18:00.